kazała sędzia starter ustawić się nieco dalej od niej, aby ten rozbieg do linii startowej był, zdaje się, nieco dłuższy, aby ewentualnych korekt móc dokonać. No i już rozpoczęła się gonitwa trzecia. Na prowadzeniu od razu po starcie jest Ekwador, na ostatnim miejscu Westminster Grey, ale konie galopują blisko siebie. Pierwszy płot przed nimi, Ekwador jako pierwszy, Padela jako druga. Wszyscy uczestnicy pokonali ten pierwszy płot. Przed nimi dość długi dystans, choć jak na gonitwę płotową wcale nie jest aż tak wymagający, jeżeli chodzi o jego długość. No ale kolejny płot pokonują uczestnicy. Wszystkim ta sztuka się udała. Jeszcze dwa płoty na prostej finiszowej przed nimi, a następnie całe okrążenie toru. Na prowadzeniu Ekwador narzucił dość mocne tempo i ma kilka długości przewagi nad galopującą na drugim miejscu Padelą. Na trzecim miejscu jest Poirot. Na czwartym galopuje Khmer. Na piątym miejscu jest French Surfer. Tempo naprawdę dość wymagające. Mieliśmy upadek. Spadł jeździec z konia oznaczonego numerem trzecim, czyli French Surfer. Potknął się ten koń na płocie. Jeździec nie utrzymał się. Miejmy nadzieję, że za chwilę Niklas Löwen wstanie. Wydaje się, że chyba nic większego się tam nie stało, ale za chwilkę będziemy wiedzieć więcej. A na prowadzeniu jest w dalszym ciągu Ekwador, który ma coraz większą przewagę nad pozostałymi końmi. Na drugim miejscu galopuje Padela pod Terezą Polesną. Na trzecim jest Poirot, na czwartym Khmer, na piątym galopuje Tacian. Jeszcze około 1,5 kilometra pozostało do celownika. Na ostatnim miejscu w niewielkim odstępie galopuje Westminster Grey. 1400 metrów jeszcze pozostało do mety. Ekwador pod Pawlem Slojilem młodszym pokonuje kolejny płot w ślad za nim Padela, której strata do prowadzącego Ekwadora się nieco zmniejszyła. Jeszcze 1100 metrów pozostało do celownika. Prowadzi w dalszym ciągu Ekwador. Tam lekkie problemy z utrzymaniem się na Padeli miała Teresa Polesna, ale się udało. Na trzecie miejsce przesuwa się Khmer. Na czwartym jest Poirot. Na piątym Tacian. Na szóstym Westminster Grey. Konie są w połowie zakrętu. Zbliżają się do kolejnego płotu. Ekwador będzie go pokonywać jako pierwszy. Na drugim miejscu już jest Khmer. Na trzecie odpada Padela. Na czwartym, piątym tam obok siebie są Tacian oraz Poirot, na szóstym Westminster Grey. Jeszcze 500 metrów pozostało do celownika i dwa płoty przed nimi. Ekwador pokonuje pierwszy z nich, ale tam bardzo mocno atakuje go Khmer. 400 metrów do celownika. Khmer i Ekwador. Tak wygląda kolejność w tym momencie. Khmer jest na prowadzeniu, Ekwador odpadł na drugie, ale jeszcze ostatni płot przed nimi. Khmer jako pierwszy pokonuje. Oj, mieliśmy upadek na Ekwadorze. Potknął się. Wstaje Ekwador. Miejmy nadzieję, że jeździec też. A Khmer prowadzi Westminster Grey. Przesunął się na drugie miejsce. Khmer i Westminster Grey. Khmer! Khmer wygrywa! Westminster Grey na drugim. Na trzecim Padela. Na czwartym Tacian. Na piątym Poirot. Mieliśmy upadek teraz jeszcze z Ekwadora. Koń się podniósł, natomiast leży jeszcze jeździec Paweł Slojil młodszy. Za chwilkę powinna zostać mu udzielona pomoc medyczna. Gonitwy także nie ukończył koń oznaczony numerem 5 Negro Afrika. Nie widziałem dokładnie, prawdopodobnie koń został wstrzymany. Natomiast Negro Afrika pod Anną Goździk teraz wraca przez bieżnię stiplową. Mieliśmy także upadek z konia French Surfer, z niego spadł jeździec Niklas Löwen.